Na USDK macie teraz tutaj taką dużą perspektywę. Jest poziom tutaj na górze Sky Blue, i tu jest kolejny poziom Sky Blue do rozliczenia, i tu już jest trzeci z rzędu, o, takie rzeczy to się naprawdę bardzo rzadko zdarzają. Szczególnie, że jesteśmy też, zobaczcie, poniżej poziomu RED. Tu jest jakiś stary RED do rozliczenia. Gdzie na USDK czekaliśmy na niego, a może jeszcze więcej, więc ten spadek jest jeszcze możliwy, ale powrót w te okolice jak najbardziej też. No i teraz pytanie: Co z tymi poziomami Skyblue w przyszłości? Bo zauważcie, że USDK, jak robił odjazdy, no to tu mieliśmy na przykład historycznie poziom na USDK, który został. No i zanim rynek go rozliczył, to minęły 3 tygodnie. On nie chodzi tak fajnie jak USDCHF. I jakby chodzi bardziej dynamicznie. Wracać wraca. Ale musicie wziąć pod uwagę, że jak zostaniecie z takim SkyBlue na 3 tygodnie, no to tych pipsów trochę, tutaj oczywiście, jak ktoś pozbierał, tutaj taka okazja, żeby wyjść. Co więcej, jeszcze z zarobionymi pieniędzmi, ale tu zobaczcie, tu jest Red, też został rozjechany i też zajęło to praktycznie 3 tygodnie, żeby rozliczyć Reda. Nie? Więc to bardzo fajnie, że nawet taki wykres nam w tej chwili wszedł, bo on tylko pokazuje, że poziomy DML gralem nie są. Pomagają, ja uważam, że pomagają bardzo, a już ostatnio poziomy Aquato w ogóle, ale yy, gral to to nie jest. nie? Jak chmurki na przykład pokazują, że mamy trend wzrostowy, to nie ma sensu się pakować, poczekać na odwrótkę. Ale spójrzmy na to, co, co się tutaj wydarzyło przez ostatni tydzień. Teraz zrobimy niespodziankę tym wszystkim, którzy są nowi na DMLu bądź w rynkach na poziomie, no i zostawimy wszystko na wykresie. A tak, żeby właśnie przyzwyczajać oko do tego, żeby sczytać to, co się wydarzyło. Możemy się oczywiście cofnąć do początku ekranu, ale o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, więc patrząc na szybko, tu. Dzień jak dzień. Reakcja na SkyBlue. No jakoś na H1 jej nie widać, ale cena wyszła w górę i w kolejnym dniu rozliczyła nam poziom Skyblue. Kolejny dzień, tu jest poziom ten, który wisi. Tak, po takiej jeździe w górę spadek i tu jest poziom, który wisi Skyblue. Było wyjście, tu jest EX i teraz. Setup finansowy, jak go tak nazywam, bazujący na przejściach, jest rozliczony. Dlaczego? Bo cena w tym dniu utrzymała się pomiędzy przerywanymi liniami. Czyli no nazwijmy to, nikt dużej kasy do biznesu nie dołożył, ale statystyka mówi, że powinniśmy zaliczyć grubą, no i tutaj ten statystyczny setup ewidentnie nie zadziałał. Kolejny dzień, wyjście i powrót tu, więc setup finansowy tu nam się domknął, ale w ciągu dnia cena jeszcze podjechała do SkyBlue, czyli setup z tego dnia został rozliczony. Kolejny dzień, tu tutaj była reakcja na dole, ale kolejny dzień ten setup tutaj rozliczony. Wczoraj. Cena wyszła w dół, tak? Praktycznie tego Skyblue nie zauważyliśmy. Sky Blue X również. No to i jeszcze tutaj jest poziom red, który też został rozjechany. A jak pamiętacie, poziomy red z wtorku na środę, separator okresów i poziomy red powinny zostać tutaj ten bliższy, tak? Powinny zostać statystycznie zaliczone. Tutaj oczywiście na redach mamy podobnie jak na Skyblue, że są też poziomy te przerywane, one są dalsze, ale statystyka mówi, że jednak w redach. Trzymamy się tych grubych ramek, i ta cena tutaj zwyczajnie wraca. Mamy gdzie wrócić, tu jest Sky Blue, jest również Red, więc są powody i to duże do tego, żeby w ten, w ten rejon wrócić. Jeszcze jedna ważna rzecz na USDK: że tu mamy odwrotną sytuację, jeśli chodzi o fiolety. To znaczy, fiolety pod ceną są poziomami reakcyjnymi. Poziomy nad ceną są poziomami na dojście. I sprawdźmy tutaj. Teraz, co to była za godzina? Czy to już była 14? O, była nawet 16. Więc ten poziom Fiolet jest tutaj rozliczony. Ten poziom, który wisi nam z dzisiaj, jest poziomem, który zakładam, że do godziny 14, czy po 14, po 15. Powinniśmy mieć taką zawrotkę. No zobaczymy, co tu się będzie działo. Nie? Może tego starego Reda jeszcze zaliczymy. No, dzień pokaże.